Wspomniałem Państwu kilka historycznych nagrań Wiktora de Sabaty, jednego z największych włoskich dyrektorów d'orchestra, żyjącego w latach 1892-1967. Z dość szczupłego zestawu jego historycznych nagrań w radiowej fonotece wybrałem do dzisiejszej audycji dwa fragmenty z dzieł Ryszarda Wagnera, mianowicie z Tristana i Izoldy i Śpiewaków norymberskich, oraz słynny duet Toski i Kawaradowskiego z pierwszego aktu płytowego nagrania. Jestem znużony życiem. To pieśń do tekstu, który jest parafrazą fragmentów Księgi Hioba. Utwór napisany jest na trzy męskie głosy, co już od razu sytuuje go w określonym kręgu emocjonalnym. Na taką obsadę, pisano bowiem już od czasów renesansu, utwory o charakterze żałobnym czy pokutnym. Muzyka Purcella jest silnie retoryczna, obfituje w dysonansowe i chromatyczne połączenia. Odznacza się przy tym wyjątkową subtelnością brzmienia. Oto wykonawcy pieśni I'm Sick of Life. Tenory Charles Daniels i Angus Smith, Christopher Purves, bass i instrumentaliści zespołu Gabrieli Consort and Players. Z domu festiwalowego, z teatru festiwalowego w Bayreuth retransmitujemy dziś spektakl dramatu muzycznego w Walki. Wysłuchaliśmy trzeciego koncertu C-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena w interpretacji wielkiego pianisty polskiego Christiana Zimmermana i Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich pod dyrekcją Leonarda Bernsteina. Na zakończenie audycji z cyklu Wielcy pianiści grają Chopina, poświęconej Józefowi Hoffmanowi. W interpretacji tego pianisty usłyszeliśmy Poloneza Asdur op. 53 Fryderyka Chopina.